Mówi Barbara z Krakowa. Witam Państwa serdecznie. Bardzo miło mi jest, że mogę się podzielić swoimi przeżyciami, refleksjami z Państwem. Pozwólcie, że dzisiaj opowiem i przeczytam równocześnie moją pierwszą pracę w życiu, która spowodowała, że zaczęłam pisać. Było to w 1991 roku. I na konkurs posłałam pracę, dostałam drugą nagrodę Polskiego Radia i Poczty Polskiej. Od tego czasu zachęciłam się do pisania. Więc tytuł konkursu był Bliżej Nieskończonego. I napisałam taki osobisty list, jako że jestem wyznawczynią Adwentystów Dnia Siódmego. Chciałam ludziom uprzytomnić, że wszyscy jesteśmy równi i warto czasem posłuchać człowieka w Polsce poza katolikiem jeszcze. Szanowne jury, na pewno obce Wam są tego typu rozterki, które opisałam w pracy pod tytułem List do Ingi. Przeżywałam to wszystko już w całkiem dorosłym życiu, gdzieś tak około 50 lat życia. Zmiana wyznania jest czymś tak ważnym w życiu człowieka, że można to uznać za sprawę najwyższej rangi. Nic nie odbywa się bezboleśnie, a więc i ta sprawa przyniosła mi wiele radości, ale również wiele cierpienia i bólu. Słusznie kiedyś ktoś mądry powiedział, że starych drzew się nie przesadza, a ja dodaję, szczególnie drzew z wielkimi korzeniami, bowiem w tradycje katolickie wrosłam bardzo mocno. Był to proces długotrwały, kochałam je, jak każde dziecko kochać potrafi. Ileż to w życiu odstawiałam jasełek z moim bratem, koleżankami i kolegami. Ileż to razy byłam pięknym królem Herodem z długimi, jasnymi włosami, z zarzuconą na ramiona złotą kapą z podwójnego łóżka z sypialni moich rodziców. Ile pieniędzy zebrałam, aby dać je biednym koleżankom z podwórka, którym mamy niejednokrotnie zamykały chleb na klucz. A jakim pięknym świętym Mikołajem byłam, by zanieść radość dzieciom czekającym z bijącymi serduszkami na tę pociechę. Orszak szedł za mną wspaniały, wystrojony przez moją wszystko umiejącą mamusię, wspaniały anioł, do dziś leżą w szafie skrzydła, diabeł, Żyd itp. Zebrane pieniądze zawsze szły do kieszeni pomocników, bowiem w moim domu żyło się we względnym dobrobycie, a w większości dzieciom brakowało środków do życia. W okupację ratował handel, a w tym moja mama celowała. Jeśli chodzi o dalej, o tradycje, to zachowywane były z wielkim pietyzmem. Nic więc dziwnego, że ciężko było mi to zmienić w dorosłym życiu. I to, co piszę, to był to jedyny raz, kiedy napisałam to opowiadanie, kiedy nie jadłam z najbliższymi uroczystej kolacji. Mam wielki sentyment do lat dziecinnych, szczególnie, że z tych czasów już mało kto pozostał żywy. Staram się być bardzo tolerancyjna dla wszystkiego, co inne. Jestem szczęśliwa, gdy inni widzą we mnie równą sobie osobę. Tak samo umiem kochać, tak samo umiem cierpieć, cieszę się z tych samych powodów, co Wy. Dlatego proszę o odpowiednie odczytanie moich wspomnień. A tak na marginesie, to doczekałam się trojga ukochanych wnuków, co jak Państwo wyczytacie, było moim największym marzeniem. A ponieważ już mogę się pochwalić, że mam prawnuka od najstarszego wnuka, którego razem z mężem ubóstwiamy ma 1,5 roczku i przynosi nam strasznie dużo radości. Dziękuję za uwagę. Czytam wspomnienia z 1991 roku. Kochana Ineczko, to jest moja siostra duchowa, pisarka, bardzo miła dziewczyna i w ogóle lubię pisać w formie listów, dlatego do niej napisałam list, żeby te wspomnienia umieścić. Witam Cię pokojem Bożym, który mamy czerpać tylko z jednego źródła na świecie. Kilka dni temu doszło do ostrej wymiany słów między Małgosią a nami.
Jeśli ona nie toleruje tego, co my chcemy jej przekazać, a co mogłoby służyć jej dobru, my po raz pierwszy od kilku lat nie zrobimy wspólnej kolacji wigilijnej. Właśnie dzisiaj jest dzień, który przez dziesiątki lat mojego życia był najpiękniejszym dniem w roku. Wigilia. Stół nakryty białym obrusem, wokół stołu wszystkie ukochane twarze i te wspaniałe pieśni, kolędy. W kącie pachnąca lasem choinka, drzewko obfitości, symbol darów bożych. Dzisiaj jest pierwszy dzień w moim życiu, kiedy nie usiądziemy z rodziną do stołu. No nie da się. Przez 3 lata jedliśmy kolację wigilijną bez łamania opłatkiem. Odrywaliśmy plaster z rany powoli, powoli, jakby to był mógł być mniejszy ból. Właśnie dzisiaj moje dziecko będzie siedziało wśród ludzi, którzy są jej uczuciowo obojętni. Będzie łykało łzy i będzie okazywało swoją niezależność. Ja zalewam się łzami już od 4 dni, łykam oksazepam. I czy tobie będzie to, moja kochana, podobało się, czy nie, będę bardzo nieszczęśliwa. Wieczorem pójdziemy do znajomych, będę udawała, że wszystko jest okej, a serce moje będzie targał ból. Będę przy stole, jaki opisałam wyżej, a przy mnie moja mama, mój tato, siostra, brat, a nade wszystko moje ukochane dziecko i wnuki, których zawsze tak dużo chciałam mieć. W sercach naszych miłość, radość, chęć sprawienia przyjemności naszym bliskim. Pod choinką wspaniałe prezenty, które już od kilku dni szykowałam, biegając od sklepu do sklepu. Rzeczywistość smutna. Za oknami deszcz, brudno, szaro, szare bloki, szare ulice, szarzy ludzie pełni nienawiści i te różne uśmiechy na jeden dzień wymuszone. Wieczorem będą śpiewać kolędy, najchętniej, najgłośniej, ci z dobrze zakrapianym humorkiem. Dźwięk telewizorów zagłuszy niejedną cichą modlitwę, niejedno ciche wyznanie. Stłamsi niejedno pragnienie serdecznej rozmowy i nagle przypływ nadziei. Boża dziecina, kiląca w żłóbku, z okazji której narodzenia to wszystko, to realny Bóg. Bóg, który pociesza strapione serca. O, nie smuć się, idź naprzód śmiało, nadzieję zawsze w sercu miej, gdy w życiu twym radości mało, w Jezusa w miłość wierzyć chciej. O, nie mów, że zbawienia nie ma, gdy w sercu, gdy serce twe jest pełne trwóg, wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy, im większy ból, tym bliżej Bóg. Pamiętasz, jak Marian często powtarzał, że najkrótsza droga do Boga przez łzy? A więc, Basieńko, jeszcze trochę cierpliwości, jeszcze trochę musisz pocierpieć. Tam, gdzie walka, tam zwycięstwo, a gdzie krzyż, tam korona. To było 20 pisane 4, a teraz 25 grudnia tego samego roku. Moja miła, to wszystko bolało wczoraj. Dzisiaj poprzez Pannę nocy widzę wszystko inaczej. Przeżyłam. Wieczorem moja córunia zadzwoniła z wielkim szlochem, że Tadeusz, mój zień, zepsuł jej wigilię, bo mało, że krzywo na nią patrzył, to jeszcze nie dał jej prezentu, a przyjaciela domu prawie, że wyrzucił na buzię. Nagle wszystko wydało mi się tak powszednie, tak błahe, że wróciłam do moich wspomnień, co czynię zawsze w tych dniach grudnia. Podzielę się z tobą moimi refleksyjnymi myślami. Moje życie w skrócie do czasu poznania prawdy. Mam nadzieję, że cię to zainteresuje, a już na pewno oderwie cię od problemów, których masz podobno co niemiara. Na wstępie chcę cię jednak zaprosić do nas w czerwcu z Dzidziusiem. Będziemy mogły nacieszyć się sobą. Odpoczniesz, że ja pomogę ci przy małym. Dzieci ubóstwia. Nacieszysz się przyrodą, którą tak pięknie opisałaś w książce Refleksje o Bogu. Nawiasem mówiąc, jeśli miałabyś jeszcze dodatkowy egzemplarz, to przyślij mi za zaliczeniem pocztowym lub przez kogoś z biura. Nawet 2.
Teraz zaczynam już swoje wspomnienia. Urodziłam się jako trzecie, ostatnie dziecko po 7-letniej przerwie. Od razu w pierwszych latach swego życia przeżyłam straszny szok. Wpadłam jako 1,5-roczne niemowlę do bali z gotującymi mydlinami. Było to tak. Tatuś, który po nocnej nieobecności postanowił przeprosić swoją żoneczkę, wymyślił zaraz rano pranie. Właśnie przy szykowaniu dzieci do szkoły, brat i siostry. Nalał więc do bali gotujących mydlin i wyszedł po zimną wodę. Tymczasem maleńka Basia wzięła białą sukieneczkę siostrzyczki piękną w czerwone haftowane różyczki i włóczy po podłodze. 10-letni wtedy Juruś woła drocząc się: dawaj tę sukieneczkę, dawaj! I wtedy maleńka Basia, uciekając z tyłem przed braciszkiem, wpada do gorącej wody. W gorącej wodzie kąpana. Ojciec jedno wiadro wody wlewa do bali, wyciągając dziecko, a drugie na mamę, która tak zareagowała na wypadek, że zemdlała. Wyciągnął mnie natychmiast, do końca życia miał blizny na rękach. Ja nic. I zerwał ze mnie tak zwane spilchozenki, chyba dzisiejsze śpioszki. Razem oczywiście ze skórą. Jedyne miejsce niepoparzone to brzuszek i buzia, reszta jedna rana. Oblewali mnie oliwą bez końca, całymi litrami, nic nie pomagało. Zawozili do szpitala i wykradali, bo tam zaraz zaczynałam umierać. Przy zmianie opatrunku traciłam przytomność z bólu razem z mamą. Ochrzcili mnie natychmiast z wody. Czekałam 1,5 roku na chrzestnego ojca, bogatego wuja z Wiednia. Teraz na łapu capu ojcem chrzestnym ksiądz, chrzestną matką pielęgniarka. I tu zaczyna się rzecz dziwna. Dziecko, którego matka nie karmiła piersią, którego w ogóle nie chciała zaakceptować. Dosyć, że przypadek, to jeszcze dziewucha. Ta maleńka Basia zaczyna być najdroższym skarbem, najukochańszym, jedynym. Matka nosi dzień i noc dzieciątko na swoich piersiach, wykorzystując jedyne zdrowe miejsce, które pozostało dziecku po wypadku. Kiedy mdleje już z wycieńczenia, zmienia ją ojciec lub babcia. I tak w 6 tygodni, bez opatrunków, rośnie nowa, całkiem zdrowa skórka. W międzyczasie starsza siostrzyczka, 8-letnia Alinka, zbiera całą swoją drugą klasę i modlą się pod znaną w Krakowie figurą Najświętszej Marii Panny w Podgórzu. Na całą ulicę słychać modlitwy dzieci i szloch maleńkiej dziewczynki, która woła: Boziu, nie zabieraj mi mojej siostrzyczki! Dołączają się do modlitwy przechodni i tak przez kilka kolejnych dni modlą się wszyscy o zdrowie 1,5-rocznej Basi, która jest ulubienicą wielu sąsiadów i znajomych. I oto staje się cud. Dziecko, które zdaje się być jedną gorącą raną, na przekór wszystkiemu żyje. Teraz po kilku dniach przebudzenie. Pierwsze słowa do schylonych nad nią postaci: buzi, nie jeść ani pić, tylko buzi. Oczywiście wszystkie panie na wyścigi, a to sok pomarańczowy, a to banany, co kto mógł. Bieda była wielka, ale serca gorące. Zaczyna się rekonwalescencja. Niestety osłabione dziecko wykończone tragedią łapie koklusz. Bywają ataki przyduszające naszą Basię prawie na amen. Jednak nie jej czas na opuszczenie tego świata. Pomału przychodzi do siebie, ma 2 latka, dużo na powietrzu, opalona, wesoła. Jest wrzesień 1939 roku. I nagle grom z jasnego nieba. Niemcy bombardują Warszawę. Zaczyna się tragedia wszystkich Polaków. Każdy ratuje się jak może. Mama ucieka z dziećmi na furmance. Wędrują w stronę nieznanej wsi. 3 dni w drodze, ale wracają. Trzeba starać się jakoś przeżyć. Ojciec jako oficer przedwojennego Wojska Polskiego dostaje się do niewoli. Obóz internowanych w Kielcach. I wtedy zdarza się drugi cud w rodzinie.
Mama, wyjątkowo piękna i zgrabna kobieta, oczarowała oficera Wehrmachtu, trafiła na wspaniały humor w dniu jego urodzin i przywiozła dzieciom do domu wystraszonego, wychudzonego do granic możliwości ojca. Dzieci nie mogły rozpoznać w tym zarośniętym mężczyźnie swego taty. Później radość ich rodziny nie miała i sąsiadów nie miała końca. W 1942 roku przenoszą się na sławną w Krakowie ulicę Miodową. Tu upływa dzień za dniem okrutnej niemieckiej okupacji. Basia zapamiętuje kilka scen z tych czasów. Otóż częsty szlok wysiedlanych Żydówek, jazgot jest tak głośny, że bywa, iż nadwrażliwe dziecko nie śpi całe noce. Inna zapamiętana scena to ucieczka młodego, ślicznego chłopca z kręconymi włosami. Zapamięta jego postać na zawsze. Młody człowiek rzuca się do ucieczki, zrzucając kurtkę, która pozostaje w rękach Niemca. Za kilkanaście minut chłopiec zostaje schwytany, przyprowadzony na to samo miejsce i na oczach obserwatorów kopany buciorami po głowie, plecach, gdzie popadnie, na śmierć. Wielki lęk ogarnia małą dziewczynkę. Kamienieje ze strachu, ale jakaś nieznana siła zatrzymuje ją przy oknie i zza firanki ogląda okrutną scenę do końca, do bólu i rozpaczy. Mało co zostaje dziecko oszczędzone w tych okrutnych czasach. Jej ukochanego brata już w ostatnich miesiącach okupacji 6 żandarmów niemieckich wyciąga nocą z łóżka. Jedyna pamiątka to zerwany z kiosku plakat, na którym imię i nazwisko brata pali głowę i serce. Na liście numer 40, rozstrzelany za sprzeciwianie się niemieckiej Rzeszy. Miał 16 lat mój brat. Odtąd Basia mało co je, nie śpi, a nawet gdyby jej się to zdarzyło, to i tak stale słyszy przez sen płacz mamy i taty. Po wojnie zapamiętuje już na zawsze, na całe życie, satysfakcjonujący ją wierszyk z pierwszej szkolnej czytanki. Deklamuje go z wielką radością w sercu. Skończyła się wojna. Niebieskie niebo nad nami, śmiało w nie patrzeć trzeba. Już żadna niemiecka bomba nie spadnie z tego nieba. Daleka droga przed nami, daleka prosta droga. Nie zobaczymy na niej armat ni czołgu wroga. Już wróg nam w serca nie strzeli, już wróg nam domu nie spali. Podnoszą głowy ludzie, co długo, długo czekali. Więzień wychodzi zza kraty, jeniec z obozu wraca, czekają na nich bliscy i czeka na nich praca. I cała Polska czeka, i cały kraj się budzi, by witać wolną przyszłość i pracę wolnych ludzi. Jak było z tą wolnością, to ty wiesz, bo jesteś mieszkanką tej samej ojczyzny. Oszczędzę ci więc opowieści o tych czasach. Przepraszam, najlepiej lubię na określenie ich przytaczać słowa Jana Pietrzaka. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Nic dodać, nic ująć. Nie dostałem się do liceum ogólnokształcącego. Chociaż 7 klasę kończę z dyplomem. Ojciec nie pracuje w żadnej państwowej firmie. Razem z mamą prowadzą w domu wypożyczalnię sukien ślubnych. A na fali są peperowcy. Takie tumany, co do 3 zliczyć nie umieją, zajmują pierwsze miejsca w ławkach szkolnych. Za to ojcowie czy matki mają odpowiednią przynależność. To tak boli, że mimo, iż obiecują utworzyć dodatkową klasę, zresztą utworzyli później, ja z obrażoną miną każę sobie oddać papiery. Dyplom drę na pół. Siostra ojca wyszukuje jeszcze miejsce w liceum bibliotekarskim. Przyjmą mnie.
na szczęście czarna reakcja w cudzysłowie, powyrzucani profesorowie z uniwersytetów tworzą kadrę i nie patrzą na tak zwane punkty za pochodzenie. Kończę tę wspaniałą szkołę w wyjątkowo przemiłej atmosferze, wyniki bardzo dobre. I tu mój pierwszy wielki błąd życiowy. Wygrywam bowiem konkurs recytatorski, zbieram kilka nagród i mam prawo wstępu do wyższej szkoły aktorskiej bez egzaminu. Ulegam jednak namowom zakochanego po uszy Kazia i marnuję swój talent, wychodząc za mąż w wieku 20 lat. A miała być druga Modrzejewska. Takie określenie towarzyszyło mi od wczesnych lat dziecinnych. Żyjąc więc w szarym tłumie, niczym nie wyróżnia się moje życie od życia tylu innych rówieśników. Może mam tylko więcej tragicznych doświadczeń. Bardzo wcześnie, rok po ślubie, umiera mi tato, potem mama, a na dopełnienie tragedii moja największa miłość, mój synek Wojtuś. Wszyscy troje umierali w męczarniach, więc jak przypuszczasz, moja nadwrażliwość narażona była na wielką próbę. Potem przeżycia z mężem mojej jedynej już teraz osłody życia mojej Małgosi, ich tragiczna rozłąka w stanie wojennym i teraz ta depresja, którą już znasz z opowiadań naszych wspólnych znajomych, rok w szponach śmierci, ciągłe myśli samobójcze, nieodparta chęć samounicestwienia, potem moje cudowne uzdrowienie, które już znasz. Wtedy właśnie poznałam prawdę. Przypadkowo trafiłam na wykłady Dawida Lawsona, australijskiego misjonarza i już do dziś radość z odnalezienia sensu życia wypełnia moje serce. Ineczko, czasem tylko tęsknię do tych tradycji, które wypełniały całe moje życie od dzieciństwa. Jest mi wtedy smutno, ale już za chwilę nie wyobrażam sobie, jak mogłoby być inaczej. Tak się cieszę z poznania najpiękniejszych pereł literatury światowej, którą zawiera Słowo Boże. Delektuję się nimi codziennie. A teraz, czytając ten wiersz, który ci przytoczę, poznasz spełnienie moich najskrytszych marzeń w postaci tej małej chatki, którą posiadamy. Ktoś chyba znał najskrytsze sekrety mego serca, gdy napisał ten wiersz. Dostaliśmy go z Kaziem w 35. rocznicę naszego ślubu. Obecnie już 55. Z domu opieki Samarytanie z Bielska-Białej. Kochany wieczny Boże, gdy zdejmiesz mnie z krzyża ziemskiego życia, wieczność mi daj, obsianą zbożem, z wieśniaczą chatą w kwitnących lipach. Wieczność bez wielkich gwiazd, złóż i dzwonów, wieczność dojrzałym żytem zakurzoną. I niech mnie w niej tylko ta radość przenika, którą czują siwe trzmiele, gdy lecą świtem ku kwitnącej w polach koniczynie. Panie, niech nie stoją przy mnie ogromne anioły z ognistym mieczem. Pozwól mi tylko paść niebieskie baranki w rowach kwitnących mleczem. I niech ta moja wieczność, przepraszam, i niech ta moja wieczność, najlichszy kąt nieba, będzie pełna ciepła i serca jak dłoń matczyna z kromką chleba. A więc tym miłym akcentem chcę zakończyć mój list i jeszcze raz usilnie zaprosić Cię na miesiąc czerwiec do naszego najcudniejszego miejsca na ziemi, do naszej chatki puchatki. Tam zaraz jak my odzyskasz zdrowie, siły. Szkoda tylko, że dopiero grudzień. Bądźmy jednak dobrej myśli. Czekam na słowo od Ciebie. Ściskam, całuję, życząc pomocy Bożej na każdym kroku. Basia z Kaziem. Jak sobie, drodzy Państwo, wyobrażacie, czy człowiek delikatny, wrażliwy mógłby te wszystkie tragedie opisane powyżej przeżyć, gdyby nie był bliżej nieskończonego? Oto On, nasz cudowny, kochający Bóg, pomógł mi wyjść obronną ręką i stanąć na nogi, nabrać ochoty do życia.
spotkało mnie, jak na jedną osobę przypadło za wiele doświadczeń. Bóg i Jezus daje mi moc, powiedział przecież w swoim słowie. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia daj wyjście, abyście je mogli znieść. Te piękne słowa są zapisane w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian, 10 rozdział, 13 wiersz. Uwierzyłam Bogu i dalej trwam przy Jego obietnicach. Mimo przeciwności losu, jakie przeżywa każdy człowiek, jestem szczęśliwa. Szczęśliwa, bo bliżej nieskończonego. Barbara. Dziękuję bardzo.